Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Zimowe okienko transferowe trwa w najlepsze, dlatego czas jak co roku zacząć budować transfer składy. Tak więc dziś mam dla Was pierwszą jedenastkę złożoną całkowicie z przetransferowanych zawodników. Jedna tylko bardzo ważna rzecz. Są tutaj gracze, którzy powrócili do swoich normalnych klubów z wypożyczeń, czy to przez wcześniejsze zakończenie takiej umowy, czy też po prostu przez naturalne jej wygaśnięcie. Ale jako że ich karty po raz pierwszy pojawiły się w FIFA 17 ze zmienionym klubem, zdecydowałem umieścić się ich w tym składzie. Tak więc wszyscy gracze w tym zespole są w jakiś sposób przetransferowani. Mam więc nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, po więcej tego typu materiałów. I przepraszam Was tylko z góry za kamerkę, która wiem, że ostatnio nie wygląda najlepiej. Staram się tutaj walczyć z tym światłem, już chyba mam pomysł, jak to rozwiązać, ale to wymaga ode mnie drobnego przemeblowania, więc także wymaga ode mnie czasu, ale przynajmniej byłem u fryzjera, więc może Wam to w jakiś sposób wynagrodzi. No a teraz lecimy już z tą jedenastką. Pierwszym zawodnikiem, którego tutaj mamy, jest francuski bramkarz, który przeszedł do ligi belgijskiej. Pozwolicie, że nie będę starał się wymówić jego nazwiska i przejdziemy dalej do kogoś o zdecydowanie łatwiejszym imieniu, czyli do Olsona, który przeszedł do Swansea. Jest to lewy obrońca u nas występujący na prawej obronie, ze względu na to, że żaden prawy obrońca nie pasował nam do składu, a chciałem, żeby zgranie było tutaj jak najlepsze. Szwed przeszedł do Swansea z Norwich City. Jego karta w FIFA wygląda całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o środek obrony, mamy tutaj Kołodziejczaka, który z Ligi Hiszpańskiej zdecydował się na zmianę na Bundesligę. Drugi jego kolega w drużynie to także nowy nabytek z Bundesligi, rewelacji tego sezonu, czyli Red Bull Lipsk. No i jest to Upamecano. Dosyć młody zawodnik, co ja gadam, dosyć młody. Ten gość jest 3 lata młodszy ode mnie, tak więc myślę, że ma szansę znakomicie się rozwinąć. Aczkolwiek na razie jego karta w FIFA nie wygląda jakoś zatrważająco dobrze. Następny gracz to Nathan Ake. Do końca nie wiem, jak wymówić jego nazwisko. To jest przykład właśnie gracza, który wcześniej niż było to planowane wrócił z wypożyczenia do Chelsea, ponieważ The Blues zobaczyli, że jest w znakomitej formie w Bournemouth, no i zdecydowali się przywrócić Holendra do swojego klubu. Dalej na środkowym pomocniku defensywnym mamy Schneiderle, który oczywiście przeszedł po niezbyt udanej przygodzie w Manchester United do Evertonu, no i tam ma nadzieję się odbudować. Kolejny zawodnik to nowy nabytek Lisów, czyli Ndidi. Jeśli pamiętacie, to w zeszłej FIFA miał on naprawdę znakomitą kartę TOTS. Liczę na to, że w Lisach naprawdę zyska troszeczkę na renomie ta karta i będzie miała kolor złoty, bo wtedy jest to szansa naprawdę na tanią bestię. Kolejny gracz to Bezur, czyli wzmocnienie Wolfsburga, który naprawdę mocno się zbroi za pieniądze z Draxlera. Mamy tutaj Narsinga, czyli kolejny nabytek Swansea, który walczy o utrzymanie. No i Holender gra na prawym skrzydle. Sporo tempa, 4 gwiazdki sztuczek, no ale poza tym bez żadnych rewelacji. Zresztą tak samo jak kolejny Holender w naszym składzie, kolejny gracz Swansea, czyli Emnes. On z tego co wiem także powrócił z wypożyczenia. No i czas na ostatniego gracza w naszym zespole, najlepszego i tego, z którym wiążę największe nadzieje, czyli Ntepa. 91 tempa, 75 strzałów, 74 podań, 83 dryblingu. Jest to oczywiście nowy nabytek Wolfsburga. Tak prezentuje się cały skład. No i zobaczymy, jak poradzi sobie ta przetransferowana jedenastka. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, tak więc nasz skład będzie musiał zmierzyć się z całą jedenastką Borussii Dortmund z wyjątkiem prawego skrzydłowego, ponieważ tam mój rywal ustawił Belarabiego. Ciekawe, czy nie stać go na przykład na Royce'a, żeby dać na lewe skrzydło i na prawe na przykład normalną kartę Dembele. Nie wiem. Martwi mnie ten Aubameyang, który prawdopodobnie zabije, rozmontuje i potem jeszcze raz zdepcze moją obronę. Miejmy nadzieję, że tak się nie skończy, ale trzymajcie za mnie kciuki, bo tu może być łomot, który nie ja będę spuszczał. O, jak miło, już się zaczyna Aubameyang za plecami moich obrońców. Ciężko jest go dogonić, wystawia piłkę, ale dobrze, dobrze zablokowany jeszcze Nathan Ake. Nasz bramkarz popisuje się interwencją. Bałem się, że tam będzie rzut karny, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Dobrze, Schneiderle przechwycił to. Francuz już jest przy piłce, podajemy do Emnesa. Ten niech jeszcze ominie rywala. Dobrze, Emnes, uderzenie po ziemi i nie ma gola. Ja byłem pewny, że ta piłka wyląduje w siatce, ale Holender się pomylił. Schneiderle, Emnes i od razu do środka. Tam jest Bezur. Bezur po ziemi. Broni burki. Spróbujmy może Schneiderlenem pójść na przewrotkę. Piłka do Francuza. No, przewrotki nie było, był wolej. Jeszcze jest Olson. Olson uderza i mamy bramkę na 1-0. Dużo szczęścia teraz po mojej stronie, że piłka wylądowała pod nogami naszego prawego, ale nominalnie lewego obrońcy. No, ale bardzo dobre wykończenie z prawej nogi i prowadzimy. Narsing
Zejdźmy w pole karne i dośrodkujmy. Zamknij to! Oj, ładna teraz piłka. Nie spodziewałem się, że to przejdzie do Aubameyanga. No i w jednej z naprawdę nielicznych akcji przeciwnika teraz Gabończyk kończy. No ładne było to podanie od Bellarabiego chyba. Dobrze, jest Schneiderle. Tam na skrzydło spróbujmy przerzucić. Właśnie, pokazuje się Narsing. I jeszcze raz zejdźmy do środka. Dobrze, Holender sobie teraz z tym poradził. Przełożony rywal. Narsing, prawa noga, ale... No te strzały nie są najlepsze na tej karcie, mimo to mamy koniec pierwszej połowy. Przeciwnik oddał je tak, 4 strzały. Myślałem, że dużo częściej ja byłem pod jego bramką. Tak czy siak, 1-1 i czas na drugą połowę. Dobra, jest Emnes do Schneiderle, Francuz go wypuszcza. Bardzo dobrze już Holender zmienia w kierunku bramki. Między nogami zapakowana piłka Burkiemu. No i mamy 1-2. W zasadzie prowadzimy 2-1. Bardzo dobrze dogaduje się Schneiderle z Emnesem. Myślę, że to po prostu wynika z tej pozycji. Ale Francuz dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o te dogrania. No i teraz świetne wykończenie, nie między nogami, bo obok bramkarza, ale ważne, że skutecznie Holender. Dobrze, Schneiderle po raz kolejny wypuszcza na pozycję, tym razem Narsinga, on ma miejsce, żeby się rozpędzić. Nie wiem, czy nie za daleko wypuściłem, nie, jeszcze jest Schneiderle, ale trochę zabrakło mu teraz miejsca, żeby to wykończyć. Gdybym nie wypuszczał tej piłki, prawdopodobnie byłoby tutaj 2-0, to był mój, 2-1, to był mój błąd. Bellarabi na skrzydle, zobaczmy, co tutaj wykombinuje. A wiedziałem, że tam pójdzie ta piłka, tylko... Ale skrzaniłem, no to jest kwestia tego, jak się posiada brązowe karty w składzie, no, że... Że, no źle, 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 koza, nie, żadne aj, fatalnie tutaj pobroniłem, no. Fatalnie, no i druga bramka dla Aubameyanga. Ładnie, teraz już Bezur na pozycji do Emnesa i Emnes. No i mamy 2-3. Niedługo potrwało ten wynik remisowy. Bardzo ładny drugi gol Emnesa. Aczkolwiek tutaj Bezur zrobił większość roboty tym wjazdem w pole, ale też podanie od... Od kogo było to podanie? Nie mam... To chyba Teptak dogrywał. To było naprawdę... To był naprawdę dobry pas. Oła! Panie sędzio, to czerwona jest za coś takiego, no. Nawet nie ma żółtej, nic? Serio? Jeszcze podszedł popychać mojego zawodnika Rodę i żadnej interwencji, nic w tym... No fajnie, no, nie no, gratuluję podejścia. A spróbujmy, nie, dobra, wystawmy lekko do Ntepa, Ntep, prawa noga i to będzie gol. No, to powinien być gol. O, Ntep, nie Ntep, tylko Emnes teraz fantastycznie. Przełóżmy jeszcze raz przeciwnika. Dobrze, nie zdążył odegrać, ale piłka i tak pod nogami Schneiderle. Schneiderle, podanie. Skończymy to! No nie skończyliśmy, no bo był słupek. A myślałem, że jeszcze ta piłka się tam wtoczy. Niestety nie, ale cały czas jesteśmy przy futbolówce. Po raz kolejny Emnes. Dobra klepka, NDD. Sam na sam z bramkarzem. To jest nietypowa sytuacja dla tego zawodnika, bo to nie jest napastnik. Moja wina. Powinienem w drugi ruch uderzać, byłby gol. Przeciwnik też tam miał szczęście, że nie dostał kartki za tamtą próbę w ślizgu. Za to prawdopodobnie dostanie Olson do Ndidiego. Teraz do środka Emnes, zamknij to. No nie udało się jeszcze Schneiderle, może z dystansu. Nie? Coś? Żółta? Nie wiem jak... co się teraz wydarzy. A, spalony był w takim razie, tak? Dawaj Emnes. Dobra, Ndidi do środka, jeszcze wystaw, no strzelaj! Dobrze, już myślałem, że się nie uda, ale mamy 4-2. Emnes jeszcze raz wyjął piłkę przeciwnikowi, jest Ndidi, ależ zaangażował się teraz w atak, podanie do Emnesa, ale nie najlepsze. I chyba zaraz będziemy mieli koniec tego spotkania, jeszcze Emnes tutaj, znaczy Ndidi ma szansę wyjąć tą piłkę, no ale nie najlepiej. I to jest koniec, to jest gwizdek sędziego, tak więc wygrywamy 4-2 po naprawdę bardzo przyjemnym meczu. Emnes odbiera oczywiście piłkę, ponieważ zdobył hat-tricka, 4 strzałów potrzebował, żeby 3 razy umieścić piłkę w bramce. Co prawda nie wymagały te bramki od niego jakichś strasznych umiejętności strzeleckich, umówmy się, ponieważ 2 albo 3 z nich były po prostu po podaniach rywali, ale były to naprawdę fajne akcje. Jak widzicie, ocena 10 po stronie Holendra, no ale ogólnie oceny bardzo wysokie u całego zespołu, którym
grało się nad wyraz przyjemnie. Najbardziej tutaj cierpi Ntep na tej ocenie, bo on otwierał akcję wielokrotnie, ale ani razu nie wpisał się w statystyki. A skoro o nich mowa, tutaj możecie zobaczyć jeszcze całe zestawienie. 7 strzałów, 7 celnych po stronie mojego przeciwnika, u mnie zdecydowanie więcej, no i zasłużone zwycięstwo po mojej stronie. Tak więc tak prezentuje się, słuchajcie, pierwsza przetransferowana jedenastka, jaką pokazuję wam w tym roku. Będzie jeszcze na pewno jeden odcinek, kiedy tylko Memphis Depay dostanie swoją kartę w Olympique Lyon, bo na razie nie jest ona dostępna. No a myślę, że do tego czasu będzie jeszcze parę ciekawych transferów, które będziemy mogli sobie wmontować. No ale teraz to było na tyle. Jeśli wam się ten odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeśli jesteście nowi, napisać w komentarzu może jakich zawodników pominąłem, a których moglibyśmy dać do takiego składu. No i co? To było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!